W XVII wieku rozpoczął się proces powiększania władzy przez poszczególnych władców Anglii kosztem istniejącego od średniowiecza parlamentu. W 1625 roku na tronie zasiadł Karol I Stuart, który dążył do stworzenia monarchii absolutnej na wzór francuski. Jednak w Anglii rozpoczęła się rodzić nowa grupa zamożnych obywateli, czerpiących zyski z handlu oraz dynamicznie rozwijającego się przemysłu wydobywczego i hutniczego. Była to tak zwana nowa szlachta. Grupa ta wkrótce przekształci się w burżuazję. Dążyła ona do reformy państwa i większego wpływu na władzę, co stało oczywiście w sprzeczności z zamierzeniami Karola I. Sytuacja dla króla była o tyle trudna, że nowa szlachta zdobyła przewagę w parlamencie i miała przychylność mieszczaństwa. Po stronie władcy stanęła stara arystokracja, która czerpała zyski tylko z uprawy ziemi i nie była zainteresowana utratą dotychczasowych wpływów na rzecz nowej szlachty. Dodatkowo narastający konflikt zyskał podłoże religijne, gdyż większość nowej szlachty stanowili Purytanie, czyli angielscy zwolennicy nauki Jana Kalwina, podczas gdy król popierał anglikanizm. Jego postawa była o tyle zrozumiała, że w tej religii władca pełnił równocześnie rolę głowy kościoła. W 1642 roku tlący się w parlamencie konflikt przerodził się w wojnę domową. Wśród dowódców wojsk parlamentu bardzo szybko wyróżnił się jeden z jego posłów, Oliver Cromwell. Nade wszystko stworzył z armii parlamentu, która była zbiorowiskiem ludzi bez doświadczenia, sprawne narzędzie bojowe. Siłę armii oparto na dyscyplinie i wysokim morale. Wśród oddziałów wyróżniały się oddziały kawalerii określane mianem żelaznobokich, które walnie przyczyniły się do kolejnych zwycięstw wojsk parlamentu. W 1645 roku w bitwie pod Naseby, która zadecydowała o losach wojny, royaliści, czyli zwolennicy monarchii, zostali pokonani przez armię parlamentu, a Karol I wkrótce dostał się w ręce przeciwników. Pod naciskiem Cromwella parlament skazał króla na karę śmierci jako zdrajcę i tyrana ludu. Wyrok wykonano w 1649 roku. Po egzekucji Karola I Anglię ogłoszono republiką, czyli państwem, gdzie władzę sprawuje osoba lub grupa osób wybrana na określony czas przez obywateli. Prawa w Anglii uchwalał parlament, a w życie wprowadzała je Rada Stanu, która pełniła funkcję rządu. Oczywiście decydujący głos w Radzie należał do Cromwella. W 1649 roku Cromwell ląduje z armią w Irlandii, przystępując do tłumienia tlącego się od 1641 roku antyangielskiego powstania. Rebelianci zostali pokonani, jednak brutalne działania wojsk parlamentu doprowadziły do śmierci 1/3 mieszkańców wyspy. Wkrótce oddziały Cromwella skierowały się do Szkocji, gdzie również odniesiono sukces, gromiąc royalistów, którzy uznali królem syna Karola I Stuarta, czyli Karola II. W 1653 roku Cromwell miał na tyle silną pozycję, że objął rządy dyktatorskie jako Lord Protector. Sprawował je do swojej śmierci w roku 1658. Po śmierci Cromwella doszło do przywrócenia monarchii w Anglii. W 1660 roku na tronie zasiadł syn Karola I Stuarta, Karol II, a następnie jego młodszy brat Jakub II. Jednak nieporadne rządy tego drugiego doprowadziły do odebrania mu władzy przez parlament. W 1689 roku tron zaproponowano Wilhelmowi Orańskiemu, księciu Holandii. Zatwierdził on uchwaloną przez parlament Deklarację Praw Narodu Angielskiego. Wprowadziła ona w Anglii monarchię parlamentarną, czyli system, w którym król pełnił jedynie zadania reprezentacyjne, a faktyczna władza spoczywała w rękach parlamentu wybieranego przez obywateli i rządu powoływanego przez parlament. Rolę monarchii w Anglii opisuje zasada, że król panuje, ale nie rządzi. Ten system utrzymał się na Wyspach Brytyjskich do dnia dzisiejszego.